Ogólnoświatowa kampania Kilometry Dobra organizowana jest m.in. na Filipinach i w Australii. Teraz dotarła też do Ostrowca Świętokrzyskiego. Kilometry Dobra to międzynarodowa kampania charytatywna rozpoczęta w Polsce, w której organizacje pozarządowe zbierają pieniążki na dobry cel, a po 3 miesiącach zbierania układa się z rozmienionych pieniążków kilometry dobra z monet jednego nominału. Dochód z tej akcji zostanie przeznaczony na remont poszczególnych części budynku niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych Nasz Dom w Denkowie. Dzięki pomocy dobrych ludzi, także i tutaj naszych lokalnych władz, udało nam się w tamtym roku wyremontować część domu. Druga część przed nami. Tutaj jest konieczna wymiana i stolarki, i szczególnie łazienek, także dostosowanie domu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Ostatnio miał miejsce bieg charytatywny. Siostry zakonne już teraz przygotowują się do kolejnej akcji. Tym razem będzie to licytacja. Wesprzeć placówkę będzie można już w najbliższy piątek, 25 maja o godzinie 17 w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nasi wychowawcy wymyślili aukcję, na którą pozbierali przedmioty od naszych polskich sportowców, ale też będzie licytowane rękodzieło wykonane w ramach takiego kółka artystycznego tutaj w naszym domu przy współudziale naszych wychowanków. Wśród przedmiotów znajdą się koszulka z podpisem Justyny Kowalczyk czy też zawodników lokalnej drużyny KSZO. Można będzie nabyć koszulki podpisane podczas meczu hokejowego Polska-Włochy lub piłkę z podpisami piłkarzy klubu Zagłębie Lubin. Pojawią się także zdjęcia z autografami skoczków narciarskich. Do licytacji przyłączył się również Zakład Porcelany z Ćmielowa. Wyjątkowym przedmiotem będzie porcelanowa głowa Chopina, wykonana z okazji stulecia niepodległości Polski. Wielki finał akcji Kilometry Dobra już niebawem. To spektakularne wydarzenie zakończy ułożenie zebranych monet na taśmach. 2 czerwiec, piknik rodzin, święto rodzin powiatu ostrowieckiego. Tam będziemy, zapraszamy wszystkich. Szykujcie już od dzisiaj złotówki, aby jak najwięcej udało nam się ułożyć tych kilometrów dobra. Zgromadzenie sióstr zachęca do pomocy. Głównym aspektem jest wzbudzenie zainteresowania akcją jak najszerszego grona odbiorców. Bardzo się cieszę, że w tą akcję Kilometry Dobra włączają się lokalne media i właśnie także telewizja Ostrowiec. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy oglądają naszą lokalną telewizję i są patriotami Ostrowca Świętokrzyskiego, włączą się do tej akcji przynajmniej po złotówce. Mamy w Ostrowcu 60 tysięcy ludzi. Jakby każdy przyniósł złotówkę, to mamy ogromną sumę, z której można robić remont. W ośrodku przebywa 30 podopiecznych w wieku od 10 do 25 lat. Cała akcja z pewnością przyczyni się do poprawienia warunków mieszkalnych.